każda kobieta chce pięknie wyglądać. A czasami fundujemy sobie fryzurę, która sprawia, że wyglądamy jak karykatura własnej babci albo przybysz z kosmosu. Dlaczego tak się dzieje? Julia, ty miałaś kiedyś jakiś wygląd, który no, nie wzbudził twojej satysfakcji? Do pracy na przykład. Nie no, fryzjerzy generalnie zawsze narzekają na to, że moje włosy są za długie i nic się nie da z nimi zrobić. Nie wiem dlaczego. A nie byłaś kiedyś brunetką? Bo im się nie chce. Tak, bo są długie, fajne, ciężkie włosy, można zrobić wszystko tak naprawdę. Oni są po prostu już zmęczeni. I są leniwi po prostu. Najchętniej chcą obcinać. Tak? Każdy fryzjer chce obcinać, to są zboczeńcy, niestety. Widzą długie włosy, zaraz tniemy na krótko. Zaraz za nożyczki. Tak. No, a czy ja dobrze wyglądam w mojej nowej fryzurze? Tak, fajnie. Przepięknie. Nie, absolutnie. W ogóle to nie jest kolor dla ciebie. Ale Julia powiedziała, że fajnie. Nie, no gdzie? To jest fajny, to jest tak naprawdę fajny kolor, tylko że ty w nim tracisz dużo. Ta skóra się robi szara, taka niefajna. A nie dlaczego wiem, jak to taka... Właśnie mi się podoba taki kolor. Nie wiem, jak to nazwać ładnie. Taka strażniczka lasu może, o. Ksena. Ksena? Wojownicza księżniczka. O, no dobrze, no to jak się nie podoba, to w takim razie nie. Czyli co, dla mnie blond. Zdecydowanie. No ale skąd człowiek ma wiedzieć, że w danym kolorze będzie mu okej? No po to są styliści fryzur, po to są koloryści. W tej chwili już się rozgranicza w chwili obecnej fryzjera na kolorystę. Idzie się najpierw do kolorysty, który się zna dokładnie na proporcjach, na kolorach oczu, dobiera do cery i trzeba po prostu mu zaufać. No a bo... czyja to jest wina, jak się zdarzy wpadka fryzurowa? Fryzjera, nasza? Po części nasza, po części fryzjera, może też mody, bo każdy, wiadomo, ogląda gazety, widzi coś fajnego, mówi, o, ja bym chciała mieć taką fryzurę, idzie do fryzjera i robi to. Fryzjer mówi, że ja tego nie zrobię, bo będzie pani w tym źle wyglądała. Ona się upiera, ja chcę, robi, w efekcie jest ząg. No dobrze, no to powiedz w takim razie, czego nie robimy na głowie. Na pewno nie robimy trwałej, żadnej mokrej Włoszki, balejarzy, uciekamy od takich rzeczy. A to jest rzeczy. Już koniec po prostu absolutnie, z tymi trwałymi kompletnie? Absolutnie, tak. A takie fale, jakby ktoś chciał takie mieć, wiesz, naturalne? Takie fale można zrobić tylko sobie czesząc, ale absolutnie nie na stałe. Wiesz, bierzesz lokówkę, zakręcasz, jest super. Mhm. W trwałej, zrobisz trwałą, wyjdziesz od fryzjera, wyglądasz świetnie, myjesz sobie następnego dnia głowę i po prostu jest dramat. Masz jeden wielki puch, fryzjer cię zrobi fajnie, uczesze, jesteś zadowolona, potem sobie po prostu nie radzisz. Ale zobacz, nawet gwiazdy, ja widzę, że ty tutaj przyniosłeś różne gazetki kolorowe. Tak. Chociaż przecież no, gwiazdy są obstawione całym sztabem ludzi, którzy dbają o ich wygląd, a zdarzają się wtopy no po prostu niesamowite. No właśnie niestety, mam tutaj taki przykład... Takie prawdziwe wtopy. Prawdziwe wtopy. No. Mam tutaj taki przykład Doroty Gardias, która miała świetną fryzurę kiedyś. Naprawdę. Tutaj po prawej stronie jest dziewczyna, którą stylizowali na Dorotę. I Dorota wcześniej miała dokładnie taką fryzurę. I zrobili jej myszkę Miki. Wygląda jakby miał jakiś homofon na głowie. Doktor Spock ze Star Treka. Tak, dokładnie. To jest koszmarne. Po prostu koszmarne. Wygląda w tym bardzo nieatrakcyjnie, a jest to bardzo fajna kobieta. Bardzo ładna, atrakcyjna. I ktoś ją po prostu skrzywdził, niestety. Tak samo mam tutaj... Martynę Wojciechowską. Ale aż mi głupio o Martynie mówić, wiesz, tutaj słowa krytyki, bo to ona jest po prostu tak fajną na babką szczęście i ona jest tak wspaniała, tak, ona zdobyła koronę ziemi, ona sobie może mieć co chce na głowie. Dokładnie, ale na szczęście okazało się, że jest to peruka tylko na potrzeby sesji zdjęciowej, więc moim zdaniem nie powinna nigdy mieć czegoś takiego na głowie. Nie powinna się sobie robić zdjęć z taką, w takiej peruce? No nie, no Morticia Adams trochę, no nie fajnie, wygląda dosyć ale, staro. Ale co, chodzi o to, że ciemne włosy generalnie postarzają? Nie, to zależy od rysów twarzy. No Martyna ma dosyć ostre rysy twarzy, no i nie można sobie pozwolić na to, żeby miała ciemne włosy, bo wygląda nie fajnie, nie atrakcyjnie. A taki pudel na przykład a la Katarzyna Grochola, jak tutaj widzę u ciebie na jednej z tych główek, to jest też jakaś taka antyfryzura, twoim zdaniem? Anty, dlatego że zobacz, tutaj wszędzie masz z boku, wszędzie fajna jest objętość, są fajne loczki, na górze jest płasko. To jest dramat po prostu, gniazdo dla ptaszka. Tak? A jak ty idziesz na przykład na jakieś takie wyjście super oficjalne, prowadziłaś Wiktory, ale też masz różne inne okazje, to sama sobie robisz cały swój wygląd, czy kilka osób na to pracuje? Jak mi pozwolą, to sama, a jak ci pozwolą, przyczepią, to muszę mieć takie jak... Ale właśnie zobacz, Julia ma fajne, zdrowe, piękne włosy, to one są piękne. Po co czasać? Ja bym z nimi nic nie robił. Są no ja świetne. Też z nimi nic nie robię i w ogóle nie rozumiem też tego, znaczy to jest pewnie moda się tym rządzi jakimiś tam prawami, ale nie rozumiem, że nie można być po prostu naturalnym. I takie włosy też są fajne w momencie, kiedy są jakoś tam, nie wiem, ja nie łapię. Wiesz, ja myślę, że dla takich zwykłych, normalnych ludzi to można być naturalnym, natomiast dla naszych wspaniałych polskich krytyków mody to wiesz... Nie można być naturalnym. Po prostu włożysz dżinsy i t-shirt i czytasz o sobie, że po prostu ten koszmarny, nudny t-shirt i te koszmarne, nudne dżinsy. Właśnie.
Ciekawa jestem, co nasi krytycy mody powiedzieliby o takiej Jane Birkin, na przykład aktorce francuskiej, Cześć. Która całe życie chodzi w trampkach, t-shircie i jeansach. Bo dlatego, że nie zakłada nic innego, więc wiesz, wtedy się nie przyczepiają o to. A fryzura typu pod garnek, którą tutaj widzę? Wiesz co, takie ciężkie geometryczne cięcia są bardzo fajne, natomiast nie każda osoba sobie może na coś takiego pozwolić, w zależności jaki ma styl, jak się ubiera, czy będzie to do niej pasowało. Po prostu są bardzo fajne, bardzo łatwe w obsłudze te fryzury, bardzo modne, bardzo Bo też modne. Jest coś takiego, że my czasami kobiety potrzebujemy sobie coś zmienić w naszym wyglądzie i lubimy po prostu pójść do fryzjera, bo to jest zmiana radykalna i wtedy od razu stajemy się jakieś, tak? Jakieś takie albo bardziej drapieżne, albo właśnie bardziej łagodne. Ale powiedz, jakie fryzury są totalnie bezpieczne dla wszystkich, tak? Gdzie, wiesz, no, jakaś zmiana będzie, ale bez no, wielkiego ryzyka. Wiesz co, po pierwsze, myślę, że bardzo lekkie, naturalne, zwiewne, lekko pocieniowane, układające się same wiatrem. Czy istnieje jakaś bezpieczna długość? Ty masz bardzo bezpieczną długość, bardzo fajne masz włosy, bo oni są ani za długie, ani za krótkie. Twoja długość jest idealna. Czyli taka bezpieczna po prostu do pół szyi. Rozpuścisz, jest świetnie, zwiążesz, możesz wszystko z nimi zrobić. Powiedz, kto nie tnie włosów na jeża? Na pewno osoby o szczurowatej twarzy, czyli podłużnej, wyciągniętej, chude kości policzkowe wystające, bo będzie wyglądało bardzo niedobrze. Marcin, jak już robimy taką zmianę radykalną, wiesz, powiedzmy z włosów takich pięknych, długich jak ma Julia, tniemy na krótko, to jak my mamy spowodować i sprawić, żeby fryzjer wziął pod uwagę, że my nie jesteśmy fryzjerami i że my potem włosy suszymy suszarką, układamy rękami i one po prostu muszą nam towarzyszyć przez cały dzień. Jest tak, że 99% klientek, które siada na fotel, mówi, ja bym chciała mieć taką fryzurę, że rano tylko umyję i wysuszę. Tak. Nie zawsze się niestety da coś takiego zrobić. Niektóre dziewczyny mają bardzo fajne włosy, inne gatunkowo są bardzo kiepskie. Trzeba zaproponować przede wszystkim produkt jakiś do włosów, który pomoże nam w tym czasaniu się. Czyli ktoś ma na przykład puszące się włosy, nakładamy jakąś fajną pastę, która ją wygładzi, suszy i może być dobrze. No czasami trzeba popracować z tymi włosami. Oby nie była to pasta do zębów. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. To ja na razie idę nawinąć papiloty, żeby rano mieć piękne sploty. I pamiętajmy tylko, moje kochane, że nie jedna z nas z wałkami na głowie jest w stanie wystraszyć kumpli swojego faceta oraz jego samego. Niestety. Do zobaczenia w kolejnej Kobiecie Kafe. No i jest to paździoch. Już taki paździerz na maksa. Tak. Czekaj. Czuję po prostu jak taka, co stoi na blasku blącu.